Cześć. Witam Was w odcinku takim troszeczkę poradnikowym. Pytacie się czasami o tory. Jakie tory? Czy tory da się połączyć? Czy pociąg firmy A pojedzie na torach firmy B? Lub też inaczej, czy lokomotywy Roco pojadą na torach Pico? Sam odpowiadam na te pytania. Czasami ktoś za mnie odpowiada w komentarzach na te pytania. A tym razem postanowiłem nakręcić film, żeby opowiedzieć właśnie Wam o torach, bo zdaję sobie sprawę, że to jest na pewno dosyć istotny temat. Jak widzicie, tutaj na stole położyłem troszeczkę przeróżnych szyn. Ja pokrótce je omówię, ale też będę się posiłkował. Tutaj obdarta okładka, ale to jest książka o budowie makiet Pico. Ja parę razy wspominałem w komentarzach o tej książce. Tak naprawdę to z tej książki właśnie wziąłem plan makiety, którą zbudowałem. Zaczerpnąłem też podstawowe informacje co do budowania makiet. No i co? Uważam, że jest dosyć przydatna na początek dla kogoś, kto jest całkowitym laikiem, jak ja byłem w swoim czasie, to może się to przydać. Książką nie muszę się posiłkować, nie muszę tak naprawdę tutaj czytać z książki i Wam pokazywać, aczkolwiek tu bardzo wszystko jest fajnie wytłumaczone. To, co będę Wam opowiadał, no to po prostu wiem z własnego doświadczenia, które w zasadzie nie jest związane tylko z tym, że zbudowałem makietę, ale tak naprawdę od lat, już odkąd mam styczność z modelami, czy może wprost powiedzieć kolejkami, tak? Bo to kiedyś było tak, w latach 80., odkąd mam do czynienia z kolejkami, to już to wiem. Także opowiadam z własnego doświadczenia. Dobrze, i wiecie co? Ja Wam tak naprawdę opowiem o torach. Najpierw podstawowy podział, czyli kwestia wyboru skali. Ja mam skalę H0, makietę w skali H0. To jest najpopularniejsza skala. Najłatwiej możecie kupić właśnie modele, zestawy startowe w skali H0, co wcale nie oznacza, że nie można kupić innej, w innej skali. Skala to jest, jak to z języka polskiego, mówi nam o tym, w jaki sposób coś zostało odwzorowane, czyli łatwo powiedzieć masło maślane, w jakiej skali. Dokładnie o ile zostały wszystkie wymiary zmniejszone danego zobrazowania, danego przedstawienia danej rzeczy i my to widzimy. Dlaczego w ten sposób okrętnie tłumaczę? Bo to nie chodzi tylko o modelarstwo. Skala jest nie tylko w modelarstwie, ale również na mapie. Jak otworzycie sobie jakąkolwiek mapę, otworzycie plan jakiś książkowy, czy po prostu rozłożycie mapę papierową, to tam na dole będzie napisana skala 1 do 100 tysięcy, 1 do miliona, 1 do 500 tysięcy, do 25 tysięcy i tak dalej, w zależności czy to jest jeszcze mapa, czy to już jest plan, gdzie tak naprawdę odzorowania odchodzą na rzecz właśnie schematycznych przedstawień ulic, linii tramwajowych czy kolejowych. Tutaj w modelarstwie też mamy skalę i skala H0 odpowiada odwzorowaniu 1 do 87. To oznacza, że przynajmniej teoretycznie każdy wymiar jest 87 razy zmniejszony. Czyli przykładowo odcinek 87 metrów na torze odpowiada jednemu metrowi na makiecie. I wszystkie te tory są w skali H0, aczkolwiek pokażę Wam dla porównania, tutaj mam jeszcze skądś mi się został tor łukowy ze skali TT, czyli 1 do 120. Zobaczcie, jakie jest porównanie właśnie wielkości. O. To by można było o skali opowiadać dosyć długo, pokazując modele, ale takich modeli skali TT nie mam, więc takiego filmu nie nakręcę, także musicie gdzieś szukać sami, jeśli jesteście ciekawi tematu, gdzieś na forum może innych skal, na forach TT, czy też na poświęcone skali NZC, bo i takie są te skale większe, typu 0 i tak dalej. Ale dobrze, ja nie będę opowiadał, będę opowiadał o torach. Także tor tylko pokazałem, że może być w innej skali, tu jest w skali TT, odpowiadam o torach. Tu po lewej stronie na początek mam trzy elementy standardowych torów Pico. Teoretycznie wszystkie wyglądają tak samo, ale zaraz Wam pokażę różnicę. Te trzy są wzięte z zestawu Pico. Zakładam, że większość z Was w domu właśnie dokładnie takie rzeczy ma. A tu na wprost, może zacznę od tego,
Są też tory Pico. O, tu te cztery to są tory Pico. Zobaczcie, tu gdzieś nie, na tym nie widzę, to na tym nie ma, ale tu może będzie. O, tu jest w tym miejscu, w tym zagłębieniu, czy kamera złapie ostrość. Jest stare logo firmy Pico i te tory zakładam, że mogą mieć ze 30 czy może nawet 40 lat. Diabli wiedzą, mam je od bardzo dawna, jeszcze z czasów dzieciństwa. Raczej nie ze swojego zestawu, tylko gdzieś tam zestawów od kolegi i tak dalej. Te tory znowu zakładam, ale wiem też z waszych komentarzy i z historii od wszelkich znajomych, większość z was, czy bardzo wiele z was, ma jeszcze w domu odziedziczone po rodzicach, po dziadkach, ciotkach, wujkach i tak dalej. Gdzieś tam na strychu w piwnicy walały się stare zestawy, już połamane niczym, o tutaj ten brzeg, widzicie, brakuje podkładu, połamane, pogięte, spójrzcie, ale tory, kolejka. Fascynowała was kolej, to tata, czy mama, czy dziadek wyciągnął gdzieś ze strychu, o proszę bardzo, jak byłem mały, też się bawiłem kolejkami. Takie wam zostały. Czy te tory do czegoś się nadają? No tak, pociąg po nich pojedzie, wagonikami można się pobawić, ale uwaga, to można się pobawić jak się ma 6-7 lat, czy nawet 4, można dziecku złożyć takie tory i dziecko może się wagonikami pobawić. O proszę bardzo, samo sobie złoży, samo sobie rozłoży, ustawi gdzieś sobie i się będzie bawiło. I tylko do tego się to nadaje. A dlaczego tylko do tego? Dlatego, że no, czasy się zmieniły. Te tory już są produkowane lepszej jakości, innych typów i to coś to już idzie do lamusa. To są tak zwane ururki. Dlaczego ururki? Dlatego, że jak zobaczcie, one są zrobione tutaj z blachy jakiejś tam stalowej i łączenie polega na tym, że tu mamy dwie blaszki, taki jakby bolec i on wchodzi w taką tutaj dziurę. One są zgięte w kształt litery U. No i co? Z góry wygląda to jak normalny tor, do złudzenia taki jak rzeczywisty, ale ta blacha w żaden sposób nie odzwierciedla szyny. To nie jest miniatura szyny. To jest po prostu jakiś tor kolejkowy, zabawkowy, po którym coś pojedzie. Odzwierciedlenie szyny wygląda tak jak przykładowo tu na tym torze Pico. O! Spójrzcie się. Nie wiem, czy znowu kamera złapała ostrość, a może tak. Tu widać, że to jest odzwierciedlenie szyny. Tak, jest główka szyny i tak dalej. Szyna jest tutaj ładnie ułożona na podkładzie. To jest odzwierciedlenie szyny. Mniej więcej, bo tory Pico, o czym niektórzy z was wiedzą, niezbyt dobrze odzwierciedlają rzeczywiste tory, ale o tym później. No więc tak, to są te ururki stare. Ich zaletą jest to, że prawie w ogóle nie mają zalet. Ich zaletą jest to, że łatwo je łączyć, że mamy gdzieś je po domach, że można je tanio w razie czego dokupić, czy wręcz za darmo dostać. Ale na tym ich zalety się kończą. Wady to przede wszystkim to, że są zrobione z blachy i się są krzywe. Łatwo się krzywią. Zobaczcie, tak w tej chwili skrzywiłem. Łatwo się prostują, owszem, no ale co? No to już jest ten tor do wyrzucenia. Po takim torze pociąg ma dużą szansę, że się wykoleje. To są stare ururki firmy Pico. Tutaj mam jeszcze jakieś inne. Proszę bardzo, jak one wyglądają. Tu jeszcze powiem o jednej wadzie. Widzicie, jak już ta główka szyny jest czarna. Zabrudzona, zaśniedziała. Czasami nie mogłem akurat znaleźć do filmu, ale gdzieś mam zaśniedziałą, znaczy zardzewiałą, pokryte rdzą. O, tutaj widzicie połamane. I teraz tak. Złączyć to złączy się, ale jak pociąg po tym przejedzie, zobaczcie, tu jest luźne, w tym miejscu na górze, to tak, jest szansa, że się wykolei, a poza tym jak przejedzie, to samo z siebie się rozłącza. Dwa tory to jeszcze nie sprawiają problemu, ale jak ich z nich jest ułożone kółko, czy jakiś dłuższy odcinek, to wszystko się rozłącza, pociąg po tym przejedzie, wykoleja się, o zobaczcie, jak to wszystko działa, to jest po prostu szmelc, do większej zabawy się nie nadaje. Także jeśli macie ururki, to no, przykro mi bardzo, ale powinniście jak najszybciej o tych torach zapomnieć i zaopatrzyć się w jakieś nowe. W jakieś nowe, czyli przykładowo te nowsze tutaj na takich wsuwkach Pico, już lepiej odwzorowane. O,
Proszę bardzo, i na inny jest sposób składania. Tu już mamy po złożeniu gładziutki tor. Oczywiście ja pod palcem wyczuję łączenie, ale to już jest zrobione o wiele, wiele lepiej. I teraz tak, czy tory dają się ze sobą połączyć? No spójrzcie, tu raczej nie. Jest inny system. Tu wkładaliśmy w ten otwór ten bolec, a tu tak naprawdę za spód szyny, a może jeszcze tutaj pokażę, za spód szyny, o tu w te zsuwki, w ten sposób łączy się te tory. O, zobaczcie, jak ja, to jest dosyć połączenie stabilne, aczkolwiek jak te zsuwki się tutaj wyrobią, jak często właśnie to łączymy i rozłączamy, bo składamy na dywanie, to samo też potrafi się rozłączać, podobnie jak u rurki. Niemniej jednak jest nieco stabilniejszy. Połączyć się ze sobą tory starego i nowego typu nie połączą. Teoretycznie można zastosować jakieś przejściówki, ale po co kupować drugie przejściówki? Moim zdaniem lepiej od razu kupić dużo więcej nowych torów. Teraz tak, to powiedzmy tak, stare tory z nowymi torami raczej nie połączymy, o starych zapominamy. Mamy nowe Pico. Czy tory różnych firm można ze sobą połączyć? Teoretycznie tak. Tu zobaczcie, są jakieś też na tory, takiego typu jak Pico, też na zsuwki. To są tory, zdaje się, firmy Mechamo. Widzę tu logo firmy, nie widzę, ale widzę napis Made in Słowenia, więc to jest chyba Mechano. Tutaj mam jakieś, nie wiem, Feller, Garnet Italii, jakieś włoskie, też tego typu. No i teoretycznie, czy one się ze sobą połączą? No to tak, sprawdzimy. Tu włoskie, tu słoweńskie, łączy się. Być może to są nawet tej samej firmy, czy jak, może z tych samych zestawów i tak dalej. Czy się połączą? No wydaje się, że tak. Niemniej jednak, jak już weźmiemy tutaj ten tor Pico, teoretycznie taki sam, bo tutaj, uwaga, też jest teoretycznie odwzorowana już szyna, chociaż na oko mi się wydaje, że większa. O, wezmę po lewej szyna Pico i tutaj szyna, czy przepraszam, tor ten włoski, to już widzę i wy widzicie, że ta szerokość tej zsuwki jest inna, czyli to połączenie będziemy mieć utrudnione. One są wzorowane w innej skali. Zobaczcie, tu jak wepchnę na siłę o tą część, tą zsuwkę Pico, to ją zniszczę. Za bardzo rozszerzę. To wchodzi mi leciutko. O. Bo one są wyraźnie większe. O. Ale aż za leciutko. Widzicie, w ogóle się to prawie nie trzyma. Tu jakbym wepchnął, to by się trzymało tu bardzo ciasno, a tu na dole bardzo luźno. Czyli tak, no połączyć od biedy można, ale w praktyce może się okazać, że to jest połączenie jednorazowe. Później tak naprawdę będziemy mieć te zsuwki zniszczone, więc też tego nie polecam. Wyjątkowo w ostateczności gdzieś tam w jednym miejscu można połączyć, typu jak już byśmy budowali makietę. Natomiast tak przy codziennym użytkowaniu raczej nie. Czyli tory różnych firm raczej ciężko ze sobą połączyć. Teraz tak. Widzieliście, że podstawa szyny była za szeroka. Czy wysokość jest ok? No nie wiem, to by trzeba dokładnie pomierzyć sufmiarką, ale tutaj jest temacik taki, że jest norma, która opisuje prawidłowe odwzorowanie szyny na takich torach i z tego co kojarzę, to Pico chyba nie bardzo ją spełnia. To jest kod jakiś tam, nie wiem, 93 czy coś, z pamięci mi ciężko powiedzieć, musiałbym mieć zapisane, a sobie na karteczce nie zapisałem. No więc tory Pico nie spełniają tej normy, są chyba ciut za wysokie. Oczywiście firma Pico zrobiło tak świadomie, żeby jej tabor sobie spokojnie, bezproblemowo po tym jeździł, ale prawdziwe tory modelowe, jeśli chcemy idealnie odwzorować w skali, powinniśmy kupić innej firmy, takiej, które odwzorowują właściwie tą skalę. Nie mam takich, żeby pokazać. Nie kupiłem, ja właśnie makietę zrobiłem na torach Pico. Ale tam jest ileś przeróżnych firm, które to produkują. Nie wiem, czy nie Tilik, na pewno Weinert, Pecco.
te firmy są, jest odpowiedni wątek na forum modelarski, który tak naprawdę omawia te różne szyny, są wymienione wady, zalety i tak dalej. Ta tematyka wcale nie jest taka prosta, żeby zmieścić w krótkim filmie to, co ja próbuję zrobić. Dobrze, odłożę tutaj te tory na bok. Tu przy okazji jeszcze pokażę Wam te łuki i jak wygląda sposób na przykład podpięcia zasilania. I zobaczcie, no to jest mocno toporne. Tu jeszcze bardziej toporne, takie nie wiadomo co. To są tory zabawkowe, tak? Tak sobie możemy takie tory wziąć i układać na dywanie, na podłodze. To wygląda jako tako, jeśli to jest zabawka. A normalnie, no to się nie nadaje na makietę. To niczego nie odwzorowuje. Także o, tu widzicie przykłady, jak można podłączyć. Tak, tu podłączamy kable do zasilania, ale to jest takie rozwiązanie proste, bo gdzieś tam na makietach takie połączenie oczywiście tak robimy, żeby było ukryte przed oczami osoby obserwującej makietę. To tyle o podłączeniu. Tak, są również takie rodzaje torów. Teraz Wam pokażę jeszcze bardzo ważny temat. Też później troszeczkę więcej o nim powiem. Czyli łuk. Pytacie się mnie, jakie łuki, albo ja się gdzieś tam tłumaczę, że nie pojedzie mi po wewnętrznym kółku pociąg Intercity z wagonów złożonych zetek, bo są za długie, nie mieszczą mi się w ciasnych łukach. Co to są te ciasne łuki? A na przykład to jest właśnie ciaśniejszy łuk, a to jest łuk mniej ciasny. Są jeszcze ciaśniejsze. Takie ciaśniejsze to właśnie były tutaj te ururki. I proszę zobaczcie, na czym ta ciasnota wygląda. O, widzicie, jak tutaj już ucieka do środka ten tor, ta ururka. Jeszcze zobaczę, przyrównam tą. Jak ta jest chyba w miarę zgodna. Ale najlepiej będzie widać różnicę na tych dwóch właśnie torach. Ja nałożę jeden na drugi. O, i teraz tu widzicie, tu jest tak samo. A tu, proszę bardzo, ten profil łuku jest zdecydowanie tu mniejszy dla tego toru na górze. Jest kilka profili, to Wam pokażę może, jak to jest wytłumaczone w książce, bo to na jeden obrazek powie dużo więcej, jak ileś tam zdjęć. Już właśnie szukam tutaj o tych profilach. W książce jest. O, proszę bardzo. Tak, są tutaj w książce Pico fajnie przedstawione te profile. R1, R2, R3, R4, R9 i tak dalej są pokazane różnice. I teraz tak, no możemy sobie kupić tory właśnie o tych ciasnych profilach typu R1, R2, ale musimy się liczyć z tym, że nie wszystkie modele po tak ułożonym torze pojadą. Ja się niestety z tym nie liczyłem i teraz mam tego konsekwencje. Dobrze, tyle o profilach. Teraz Wam, jak już tak omawiam różne rzeczy, pokażę jeszcze inne tory. Znowu pytanie, czy się to ze sobą łączy. To są tory na nasypie. Te wszystkie były, te tory, które do tej pory Wam pokazywałem, to są tak zwane tory modelowe, które można układać na makiecie, zaszutrować je, czyli zasypywać piaskiem, malować i tak dalej w celu właśnie odwzorowania jak najbardziej, jak najdokładniej rzeczywistości. Co jeszcze istotne? Te tory są na podkładach, proszę bardzo, takich plastikowych oczywiście, które imitują podkłady drewniane. Są też w handlu, ja nie mam żadnych, żeby Wam pokazać, tory na podkładach betonowych, czyli na takich, które spotyka się w rzeczywistości. Nie wiem, czy dokładnie takich, które są używane w Polsce, ale na pewno takich, które są używane w Niemczech. Nie mam żadnego, ale no, wiem, że są i wygląda to o wiele realniej. Można zbudować właśnie współcześnie wyglądający szlak, a nie tylko taki stary. To. No i teraz tu pokażę Wam tory już na podsypce, na takiej podsypce żwirowej. Jest to imitacja oczywiście plastikowa takiego żwiru. Taki wygląd toru ma swoje wady i zalety. No, wadą i zaletą jest to, że widzimy ten żwir. No, po prostu już taki tor wygląda nieco lepiej od toru takiego, no bo przecież wygląda nieco realniej, ale to tylko na pierwszy rzut oka, bo jak się przyjrzymy, to tak, ten żwir widzimy, że to jest plastikowe, że to jest szare, kompletnie, że to jest po prostu, razi to wszystko sztucznością.
Stąd no, słabo to wygląda. Dużo lepiej jest jednak wziąć tory modelowe, samemu zaszutrować i pomalować i wygląda to wtedy lepiej. Niemniej jednak ten tor ma zasadniczą zaletę i przewagę nad tym. Otóż, jeśli rozkładamy to na dywanie, czy tam gdzieś tam na stole, na podłodze, tym dywanie takim przysłowiowym, to te tory układa się ciężej jak te. Mało tego. Tu, widzicie, mamy dziury. O, wszystko ładnie prześwituje. Więc wszystko to, co mamy na podłodze, na podłożu, na którym tu ułożymy, wszelkie paprochy, teoretycznie mogą się dostać na koła modeli i głębiej na przykład do mechanizmu lokomotywy. W tym przypadku już to mamy odizolowane i ten brud, który był na podłodze, zostaje na podłodze. Stąd bardzo duża zaleta tych torów, które izolują od właśnie rzeczy, brudów wszelakich, które kurzu, które są na podłodze, a równocześnie mało tego, ta podsypka, mimo że jednakowej wysokości, to w pewien sposób też niweluje różne nierówności na tej podłodze. I teraz tak. Znowu, czy można te tory ze sobą połączyć? No nie bardzo. Zobaczcie. Tu jest takie połączenie, a tu takie. Nawet nie będę próbował. Natomiast podłączę tu. O. Widzicie, jak fajnie kliknęło i mam kawałek toru. I proszę bardzo, jeszcze jeden kawałek. O. Te tory, które Wam pokazuję, są produkcji firmy Trix, ale wiem, że na takiej podsypce robi również firma Roco. Są o wiele popularniejsze u nas w Polsce. Fleischmann, Märklin, nie jedynie firma Trix i nie jedynie firma Roco, tylko tak naprawdę paru producentów. Zobaczcie, jak się łatwo połączyło i teraz Wam pokażę, jak to wygląda od spodu. Bo jak wygląda to, no to się domyślacie, tak? Tu połączę te tory. Och, nie udało mi się dokładnie. No, dobra. Tak wygląda połączony ten tor tutaj Pico. Od spodu tak, nic tu specjalnego nie widać. Natomiast tu, tadam, zobaczcie, jak wygląda połączenie. Na górze styka się ze sobą tor, a tak naprawdę nie styka. Tu widzicie przerwę, ale to nie jest istotne. Ta przerwa dla kół pociągu nie będzie przeszkadzała, bo jest na tym samym poziomie, bo jest mała i nie przejmujemy się, czy przewodzi prąd. A dlaczego? Dlatego, że przewodnictwo prądu następuje tutaj na dole. Są dodatkowe blaszki, które odpowiadają za, o zobaczcie tu, odpowiadają za to, żeby prąd na pewno był przewodzony między torami. Może pokażę to z profilu. O, teraz widzicie, o czym mówię. Kamera złapała ostrość. Złapała. Tu na dole są te blaszki do przewodzenia prądu, a tu na górze sama szyna. I to jest też bardzo duża zaleta tych torów, że ten prąd powinien być przewodzony poprawnie. No i zobaczcie, to jest wszystko sztywniutkie, tor jest równiutki, niepogięty. To nie jest to, co przy tej rurce. Jest różnica? Jest. Oczywiście wadą tych torów jest niestety koszt. One kosztują sporo więcej od takich zwykłych torów modelowych. Nie są kompatybilne, więc trzeba od początku wszystko kupować i kompletować. Co jeszcze? Nie wiem, jak to jest systemem wszelakim tam do rozbudowy właśnie do makiety. Wiem, że Niemcy potrafią budować makiety w oparciu o te tory. Jeśli je zostawią tak na goło, tak na szaro, to wygląda to słabo. Przekonałem się o tym w Kolonii. Natomiast jeśli to porządnie zakryją, to może to całkiem fajnie wyglądać, bo też widziałem, że niektórzy zamalowują ten szary, ten dodatkowo szutrują i zamalowują jeszcze ten plastik, więc tak naprawdę tej podstawy dostarczonej przez producenta nie za bardzo widać. Co jeszcze? No ta zwrotnica. Tutaj w przypadku Trixa działa o wiele pewniej. Jak tyle razy narzekałem na zwrotnicę Pico, dla porównania, tak, ona to nie działa za pewnie. Wszystko fajnie, jak to jest nowy taki tor, tak jak tutaj, to działa pewnie. Natomiast jeśli zaszutrujemy, pomalujemy, to ten mechanizm w przypadku nieumiejętnego
zaszutrowania, może nam się lekko popsuć, chodzić ciężej z oporami i tak dalej. Tu działa to o wiele pewniej. I raz zmieniona, nie ma tendencji do takiego przestawienia się samemu zwrotnica, jak w tym wypadku. No to tak, tyle o tych torach. Przedstawiłem takie właśnie na podsypce. No i co? No zdecydowanie do zabawy polecałbym na podsypce. Jeśli będziecie budować makietę, no to ewidentnie tor modelowy i nawet nie taki składany tutaj z odcinków i nie piko, ja odradzam, zwrotnice są naprawdę słabe. Dlaczego słabe? No dlatego, że to jest taka cienka blaszka, której koła pociągu nie bardzo chcą się słuchać ciężkich lokomotyw typu Gagarina, Roko albo lokomotyw MTB. Stąd nie bardzo polecam. Ale jeśli tory modelowe, może rzeczywiście innych firm typu Tilik, Roko, czy Peko, czy Weinert, niektórzy mają z nimi duże doświadczenie i już, tak? I wtedy robicie to porządnie, tak jak należy, na właściwej wysokości szyny. Jest to wtedy coś, co spotyka się z uznaniem. I co najważniejsze, eliminujemy te połączenia, jak na makiecie. Ja tego nie zrobiłem, ale sporo osób, które buduje makietę, kupuje tak zwane fleksy. Fleksy to są długie odcinki toru, gdzieś, no nie pokażę tutaj w obiektywie, ale tak parę razy dłuższe od tego odcinka. W całości, które się kupuje, można je wygiąć dowolnie do kształtu, oczywiście nie do za ciasnego łuku, tylko do lekkiego łuku, można je wygiąć i przyciąć do odpowiedniej długości, a później takie większe kawałki ze sobą lutujemy. No wiadomo, no musimy przycinać, musimy gdzieś tam, gdzie są te, nie przycinamy tylko szyn, ale również podkłady, musimy te podkłady odpowiednio wzorować, żeby było tak jak w rzeczywistości. Wymaga to dużo więcej pracy, dużo więcej cierpliwości i wprawy, ale z tego, co widziałem na makietach, tak makiety, które są zrobione w ten sposób, wyglądają dużo lepiej, dużo bardziej realistycznie. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to są tory modelowe Pico, mają tu dziurki na gwoździe, żeby przemocować na makiety. Nie róbcie tego. Ja to zrobiłem, wygląda to słabo i od pewnego czasu, jak tylko gdzieś mi się akurat mam chwilę, to staram się te rzeczy wyciągać, te szpilki, bo wyglądają zwyczajnie słabo, a tory powinny być przyklejone. Moje są przyklejone, więc to nie jest potrzebne. Dobrze, tyle może o torach ogólnie. Pokazałem wszystkie to, co chciałem. To jeszcze Wam pokażę na sam koniec tutaj te informacje o torach z książki. Profile Wam pokazałem. To jako reklamę firmy Pico. Jeszcze Wam pokażę asortyment firmy Pico, jeśli chodzi o tory. Tutaj był gdzieś taki fajny obrazek, gdzie były zamieszczone to, co firma Pico produkuje. O, tu proszę bardzo. Tu są czasami taka ulotka, taki rysunek jest włożona gdzieś do pudełka z modelami albo zestawem startowym. Tu są wymienione wszystkie rodzaje torów, które firma Pico ma w swojej ofercie i schematycznie jak się co ze sobą łączy, czyli tutaj rozumiemy, po co są na przykład, po co jest 6 różnych długości toru prostego, co to są różne łuki, jakie są krzyżówki, zwrotnice i tak dalej. Także to jest dosyć istotna informacja. Dobrze, o, tu na dole widzicie ten tor właśnie elastyczny, firma Pico też go ma w ofercie, tak zwany Flex, więc to jest dosyć istotna informacja. Jak mówię, często taka ulotka, właśnie taka strona jest gdzieś w pudełku z modelami Pico. Druga istotna informacja. Książka traktuje również o połączeniach, to co się starałem opowiedzieć. Deklarują, że mają przejściówki do połączenia różnych torów. Tu widzicie na zdjęciu właśnie różne tory na podsypce i to od 3 producentów. Tam gdzieś po lewej stronie u rurki jakieś inne, że to wszystko da się połączyć. Ja nie polecam tego. Po co kupować rzadkie i drogie przejściówki? Lepiej wszystkie tory mieć tej samej firmy jednakowo. O, tutaj jest o różnej wysokości właśnie szyn łączenia, że to są przejściówki. A dlaczego? Dlatego, że o, tu jest firma Pico, tu dokładnie, o ten szary obrazek. Firma Pico robi swoje tory z szyna o wysokości 100, 2,5 mm, kod 100,
a właściwy jest kod właśnie 93. Firma Pico robi według normy NEM 120, z tego co tu napisali, a ta norma modelarska, która lepiej odzwierciedla rzeczywistość, nie pamiętam jej numeru, ona właśnie tu preferuje tą szynę kod 93. Co jeszcze? To jak się łączy, jaki jest wygląd podkładów. To o tym mówiłem. A tutaj mamy rozjazd potrójny. Zwrotnice i te napędy do zwrotnic pikowskich, które ja mam na wierzchu, wygląda to nieciekawie, jak się przekonałem na mojej makiecie, ale dawniej tak budowa. Tu jest sposób jeszcze podłączenia, ułożenia na korku na makiecie i tak dalej. No sama książka jest dosyć ciekawa, podstawowa wiedza. Tutaj jeszcze są te pokazane modele, różne tory, które firma sprzedaje. A tutaj też obrazek, jak się gnie takiego flexa właśnie, żeby odpowiedni łuk utrzymać, tu jak się tnie. Jest podstawowa wiedza w tej książce zawarta, więc no, w samej książce można by było film nakręcić, ale tak na dobrą sprawę to polecam, żebyście w tę książkę, jeśli nie czujecie się na siłach sami, żeby zbudować gdzieś tam z wiedzy zaczerpniętej z internetu. Będzie to wasza pierwsza makieta, nie bardzo wiecie jak zacząć, to ta książka na pewno wam pomoże, choć może nie jest to najlepsze źródło wiedzy. Dobrze, koniec dygresji o książce. Tutaj tory porozwalane na stole, zaraz sobie posprzątam. Mam nadzieję, że trochę wam odpowiedziałem na wasze pytania. To podsumuję. Tory H0, wszystkie właśnie w tej skali, które leżą, różne modele różnych producentów na nich pojadą, ale uwaga, jeśli będą połączone tory same ze sobą tych samych typów, a najlepiej tych samych producentów. Jeśli macie tory jednego producenta, kupicie innego i to jeszcze różnych typów na podsypce albo bez, u rurki albo takie zwykłe, to połączyć się tego na dobrą sprawę nie da. Można przejściówkami, ale po co kupować przejściówki, po co się z tym męczyć. Lepiej mieć tory wszystkie w jednym systemie, czyli stare albo komuś podarować, albo sprzedać, albo wyrzucić i zainwestować w jeden system torów. Taka konkluzja jest moja z tego filmu, z własnego doświadczenia. Ja mam stertę starych torów, tu nadają się do wyrzucenia, trochę torów Pico, które może kiedyś wykorzystam do jakichś zmian na makiecie czy do zbudowania czegoś, a teraz zacząłem rozwijać tutaj zestaw, kompletować zestaw torów firmy Trix po to, żeby nie bawić się tylko na makiecie, ale porozkładać sobie jakiś tor na podłodze, bo mam apetyt na zestawienie długich składów, tak jak mi prosicie na makiecie, gdzieś zestawienie na podłodze, te kilkanaście wagonów i zobaczyć te wagonów, jak wyglądają za sobą, taki długi pociąg, a nie gdzieś tam zawinięty na makiecie. Dobrze, to dziękuję za obejrzenie odcinka i tym samym zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Cześć!